Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze poniedziałkowym. Będziemy rozmawiali jak zwykle o jakimś problemie zdrowotnym. Będziemy omawiali różne symptomy, powód, z jakiego, kiedy powstaje borelioza, bo dzisiejszy temat to właśnie strzeżmy się boreliozy na wiosnę. Będziemy też mówili jak zwykle o naszych roślinach, ekstraktach ziołowych, po to, żebyśmy mogli wybierać odpowiednie suplementy i pomagać sobie w sytuacji, w której dopadnie nas jakieś świństwo po takich spacerach wiosennych. Marzec jest dobrym momentem, żeby przypomnieć sobie boreliozę, dlatego że za chwileczkę, kiedy to wszystko ruszy, a wiosna kalendarzowa już za tydzień, i muszę Państwu powiedzieć, że w górach już czuje się wiosnę i w lesie naprawdę ptaki szaleją. W związku z tym dobrze jest przygotować się do nowego sezonu wiosenno-letniego. Ja muszę Państwu powiedzieć i przyznam się troszeczkę osobistej takiej kilka słów od siebie, że ja uwielbiam ten moment w roku. Muszę Państwu powiedzieć, że moment, w którym zaczyna się robić ciepło, kiedy mam tą perspektywę, że przede mną cała wiosna, lato i część jesieni w cieple i w słoneczku, no to muszę powiedzieć, że jest to zachwycający moment w roku i ten ostatni weekend właśnie spędziłem w górach, gdzie spacerując sobie w ledwo co budzącej się właśnie przyrodzie, ogromna ilość ptaków już, zawilce, krokusy, cebuliczki, no wspaniałe widoki i atmosfera. Oczywiście w tej atmosferze mogą obudzić się również takie owady, które będą przenosiły naszego dzisiejszego bohatera. A naszym bohaterem są krętki borelii, które mogą być przenoszone przez kleszcze. Oczywiście rezerwuarem kleszczy, jak Państwo wiecie, są nie tylko, mogą być również inne zwierzęta czy gryzonie, natomiast kleszcze są największym naszym zagrożeniem, no bo jak spotkamy je w lesie, no to możemy mieć problem, ponieważ one przenosząc krętki mogą spowodować zakażenie. Sama borelioza, czyli krętkowica, choroba z Lyme, którą znamy od 100 lat i tak naprawdę to było wiadome, że jest taka choroba, nazwaliśmy ją, no ale dopiero końcem XX wieku odkryliśmy, co jest powodem tej choroby, że właśnie krętki są powodem tej choroby i są przenoszone na nas na przykład przez kleszcze. Czyli mówimy, że borelioza jest chorobą odkleszczową. Oczywiście nie jest jedyną chorobą odkleszczową i tutaj warto podkreślić, że jeżeli po ugryzieniu kleszcza czujemy się źle i mamy oprócz jakichś objawów skórnych, rumienia, mamy takie objawy paragrypowe, nazwijmy, to proszę pamiętać, że oprócz krętków borelii mogą wnikać do naszego organizmu różne patogeny przenoszone przez kleszcze, czyli inne choroby odkleszczowe. Tak? I bardzo częstym początkiem tej choroby jest właśnie takie objawy osłabienie, gorączka, ogólne rozbicie, takie paragrypowe, jak my to mówimy. No dobrze, mamy świetny materiał, Szanowni Państwo, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Lasy Państwowe przygotowały piękne plakaciki i obrazki, z których mam przyjemność korzystać na początku. Myślę, że nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo świetni fachowcy, którzy zajmują się właśnie epidemiologią różnych zakażeń, przygotowali nam fajne materiały. Więc kleszcze mogą zakażać nas prawie przez cały rok. Tak? Natomiast największa aktywność kleszczy, taka, która grozi nam zachorowaniem, to jest od maja do listopada. Jak będzie ciepło, również kwiecień. Dlatego, Szanowni Państwo, mówimy wcześniej, przed sezonem, żeby się do tego przygotować. Borelioza jest chorobą, często mówimy, przebiegającą w dwóch fazach. W fazie wczesnej, trwającej kilka tygodni i w fazie później, która może pojawiać się nawet po latach, tak, i trwać bardzo długo.
najczęstsze objawy to bóle stawowe, rumień, tak, tego typu, że na przykład zapalenie nerwu twarzowego również, czyli porażenie nerwu twarzowego. Występuje ta choroba raczej na półkuli północnej, natomiast w Polsce, patrząc na zapadalność, jak Państwo zobaczycie, no to największa zapadalność jest tam chyba, gdzie najwięcej spacerujemy po lesie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, tak? A tak, takie obwarowanie, no i jeszcze opolskie bardzo często. Tam dość często można spotkać boreliozę. Jeżeli chodzi o naszego negatywnego bohatera, no to warto zwrócić uwagę na jego budowę, dlatego że kleszcz przenosi krętki w jelicie, a więc zanim krętki dostaną się do śliny, skąd dostaną się przez aparat gębowy do naszego organizmu, może minąć kilka godzin, nawet mówimy, że szacuje się, że nawet 24 godziny od momentu, kiedy kleszcz dostał się na naszą skórę i buduje sobie ten aparat gębowy i to miejsce, gdzie będzie na nas pasożytował, wiele godzin trwa, zanim krętki dostaną się z jelita do gruczołów ślinowych. Co jest też ważne i na o czym należy pamiętać? Szukamy na skórze nie tylko dojrzałych postaci kleszczy. Bardzo niebezpieczne, mówi się, że najbardziej niebezpieczne są stadia młodociane. Dlatego, że one są małe, bardzo malutkie, niemal przezroczyste, tak? Kleszcza dorosłego możemy zaobserwować. Natomiast te stadia młodociane są trudne do zauważenia. W związku z tym, jak wracamy sobie z jakiegoś spaceru, to bardzo dokładnie oglądamy, tak, różne miejsca na naszej skórze. I tak jak tutaj jest napisane, szacuje się, że aby doszło do infekcji, kleszcz musi pozostawiać w skórze około 24 godzin. Nie będziemy analizować cyklu rozwojowego, ale jakby Państwa to interesowało, to na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego czy Lasów Państwowych takie dokładne analizy cyklu rozwojowego i życia kleszczy są. Jeżeli chodzi o wielkość, no to proszę zwrócić uwagę na porównanie wielkości kleszczy. Kleszcz, który jest dorosły, ma wielkość około 4-5 mm. Nimfa 2-3 mm. Natomiast larwa, która również może nas zakazić, to jest ułamek milimetra. To jest maleństwo, szanowni państwo. To jest no, taka główka od igły. Proszę zwrócić uwagę, jak ciężko jest znaleźć taką postać młodocianą. Oczywiście przed wyjściem do lasu czy gdzieś tam na spacer warto się zabezpieczyć, bo to jest najważniejszy sposób ochrony przed kleszczami, czyli różne repelenty są również naturalne. Powinniśmy nosić długie rękawy, tak, szczelnie okrywać ciało, jeżeli idziemy sobie do lasu. I po powrocie z lasu powinniśmy bardzo dokładnie obejrzeć naszą skórę, dlatego że w różnych miejscach, szczególnie w takich zagięciach skóry, gdzie jest cieplej, gdzie jest bardziej wilgotno, chowają się kleszcze. Jeżeli chodzi o usuwanie kleszcza, szanowni państwo, jest bardzo wiele opinii na ten temat. Medycyna klasyczna mówi, że nie smarujemy kleszcza żadnymi specyfikami, nie przypalamy, nie szarpiemy na boki, ani nie wykręcamy. Kleszcza należy usunąć przy pomocy jak najcieńszej pensety i łapiemy go tuż przy skórze, tak, przez ten aparat gębowy i pociągamy lekko i zdecydowanie do góry, ale wzdłuż, tak, kierunek tego pociągania
jest nie na boki, tak, nie skręcony, tylko wzdłuż kierunku ciała kleszcza, czyli tak jakby do góry go wyciągamy. Oczywiście dezynfekujemy rankę po ukąszeniu, tak, żeby tam nie doszło do jakiegoś wtórnego zakażenia. I obserwujemy przez 30 dni miejsce, w którym był ten kleszcz. Oczywiście gdyby nas to bardzo interesowało i gdybyśmy się martwili, czy zakazi nas ten kleszcz, to możemy takiego kleszcza poddać badaniom, czy zawierał krętki borelii. Tak, także takiego kleszcza możemy poddać badaniom. Diagnostyka laboratoryjna pozwala na analizę zawartości materiału genetycznego kleszcza, krętków w kleszczach. Jeżeli chodzi o samą boreliozę, to wczesne objawy boreliozy najczęściej to jest rumień cechujący się rozszerzeniem obwodowym, tak, czyli on jakby tworzy się pierścień z centralnym blednięciem. Mówimy tutaj, nazywamy go rumieniem wędrującym. Tak? Inne wczesne zmiany, jakie mogą występować, to naciek limfocytarny, objawy właśnie te grypopodobne, o których mówiłem, i te wczesne objawy ustępują najczęściej w ciągu 3 miesięcy. Może być również postać wczesna, rozsiana, która będzie dotyczyła zapalenia stawów bądź rzadziej neuroborelioza. I uwaga, szanowni państwo, uczulam, może przytrafić nam się zapalenia mięśnia sercowego, a nawet z powodu zakażenia boreliozą może dojść do zawału mięśnia sercowego. Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zanikowego zapalenia skóry, przewlekłych stanów zapalnych stawów i ciężkich powikłań neurologicznych. Ciężkich powikłań, dlatego że, szanowni państwo, nieleczona borelioza może prowadzić do kalectwa, do trwałego inwalidztwa. Jeżeli chodzi o samą lokalizację w tkankach, to szanowni państwo, co jest bardzo ważne, tam gdzie są krętki, tam powstaje odczyn zapalny i rumień wędrujący na przykład jest przykładem takiego wczesnej postaci boreliozy właśnie ze stanem zapalnym. Natomiast co ważne, krętki umiejscawiają się w tkance łącznej, czyli zwróćcie uwagę, skóra, ścięgna i co ważne, ściany naczyń krwionośnych, w tym również naczyń mózgowych, mięśnie i tkanka nerwowa. Co jest ciekawe, krętki potrafią zmieniać swoją postać, czyli mają ścianę komórkową, ale potrafią się jej pozbyć, mogą zmieniać swoją postać. To jest bardzo ważne, jeżeli bierzemy pod uwagę skuteczne leczenie boreliozy. Tak? Zobaczcie państwo, tutaj rumień wędrujący, jeszcze w środku jest ten taki element czerwonawy i jest widać blednięcie, czyli rumień pełzający, rumień wędrujący. Występuje około 1 do 3 tygodni od ukłucia kleszcza w miejscu ukąszenia. Zdarzają się, szanowni państwo, takie sytuacje, że powstaje więcej niż jeden rumień. Może być masywne pogryzienie przez kleszcze. Tutaj mamy naciek limfocytarny, taki chłoniak limfocytowy skór. Jest to niebolesny czerwony guzek. Występuje bardzo rzadko, tak, u mniej niż 1% osób zakażonych. Możemy mieć również nawracające zapalenia stawów i muszę państwu powiedzieć, że te nawracające zapalenia stawów i neuroborelioza to jest najczęstsza dolegliwość z tych niebezpiecznych, takich dających mocno w kość pacjentom. Może się ujawniać w długim okresie czasu, od 2 tygodni do 2 lat, tak? Mamy nawracające, kilkutygodniowe epizody bólu i obrzęku stawów. Zmieniają się lokalizacje tych stawów. To jest też bardzo ważne. Zwykle to zapalenie dotyczy jednego stawu, a nie jest symetryczne.
tak? Często to są duże stawy, stawy kolanowe czy stawy łokciowe. I mówimy tu o nawracającym zapaleniu, ale u niektórych pacjentów ten stan może przechodzić w stan przewlekły. Możemy mieć też podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych, czyli możemy mieć zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych. Najczęściej, szanowni państwo, zapalenie to ma przebieg łagodny i występuje ból głowy, ale nie dajcie się zwieść. Może w każdej chwili dojść do pogorszenia stanu pacjenta, także bardzo ostrożnie z forowaniem wyroków. Jeżeli macie skojarzenie, jeżeli macie historię ugryzienia przez kleszcza, jeżeli nie leczyliście się prawidłowo, proszę pamiętać, żeby się skontaktować z lekarzem, ponieważ możemy mieć do czynienia z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych spowodowanych właśnie zakażeniem krętka. No i mogą być również zapalenia nerwów czaszkowych i tutaj takim wczesnym przykładem jest porażenie nerwu twarzowego. W infekcjach przewlekłych może występować właśnie neuroborelioza z polineuropatią obwodową, czyli różne zapalenia korzeni nerwowych, nerwów obwodowych, co jest bardzo ważne. Mogą pojawić się zaburzenia funkcji poznawczych i pamięci. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak w COVID-zie mieliśmy takie sytuacje. W boreliozie mamy bardzo podobnie. Tak? Mamy przewlekłe zapalenia stawów i zapalenia mięśni, ścięgien i kaletek. A zespół poboreliozowy. To jest w ogóle bardzo dziwna rzecz, bo to nie do końca rozumiemy, jaki jest mechanizm powstania zespołu poboreliozowego. Podobne objawy występują w następstwie innych infekcji, tak? I możemy tutaj mówić o zespole Guillain-Barré, czy pochlamydiowe, czy paciorkowcowe, na przykład gorączka reumatyczna. Ten zespół poboreliozowy to jest taki zespół zmęczenia, któremu towarzyszą bóle stawów i mięśni, tak? Bardzo dziwne, może trwać nawet do 6 miesięcy. Tak jak mówiłem, przyczyna nie jest znana. I charakterystyczne jest właśnie to zmęczenie, problemy z koncentracją. Podobna sytuacja, żebyście państwo mogli to skojarzyć i tutaj może też uczulam państwa. W momencie, kiedy ktoś ma wstrząśnienie mózgu i straci przytomność, to zdarza się zespół pourazowy. I muszę państwa ostrzec, bardzo często zdarzają się takie sytuacje, kiedy po utracie przytomności ignorujemy takie sytuacje. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo podobny mechanizm jakiś neurologiczny, gdzie po zespole właśnie tym po uderzeniu, po przytomności, jeżeli pacjent nie będzie leżał i nie będzie odpoczywał przez dłuższy okres czasu, tydzień, dwa, tak, nie uspokoi tego organizmu, to wyobraźcie sobie, że może dojść do zespołu pourazowego, który może prowadzić do trwałego kalectwa. Uczulam państwa przy tej okazji, żebyście nigdy tego nie ignorowali. Zawsze pamiętacie, po tego typu incydentach utraty przytomności należy zawsze skontaktować się z lekarzem i obserwować organizm. Jeżeli chodzi o leczenie boreliozy, my do tego za chwileczkę wrócimy, szanowni państwo, bo to jest bardzo przez wiele osób ignorowany temat i zaniedbywany. Szanowni państwo, leczenie boreliozy polega na podaniu antybiotyków i to jest najskuteczniejsza technika wczesnego leczenia boreliozy. Antybiotyk podaje się 28 dni. I proszę pamiętać, 28 dni. I to jest optymalny czas. Ja wiem, że to nie jest krótko, natomiast właściwa antybiotykoterapia zapewnia wyleczenie w ponad 90% przypadków. Natomiast uwaga, szanowni państwo, nie ma podstaw naukowych i w 2012 roku Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Chorób Zakaźnych
wydało bardzo jednoznaczną opinię, że nie wolno wielokrotnie powtarzać kuracji przez wiele miesięcy stosując antybiotyki. Ta procedura nie potwierdziła swojej skuteczności. Jeżeli ktoś będzie miał postać późną, musi trafić do szpitala, musi być podane specjalne dożylnie antybiotyk i później długotrwałe leczenie. My oczywiście oprócz leczenia antybiotykowego będziemy stosowali również suplementację ziołową, probiotyki i dietę. I tu, szanowni państwo, w momencie, kiedy spotykam się z wami, często jest pytanie, czy ja mam boreliozę? Tak? No dobrze, no to pytanie. Czy ugryzł mnie kleszcz? Bo mamy jakieś takie dziwne objawy, jest lato, mamy objawy paragrypowe, na naszej skórze pojawia się jakaś taka dziwna zmiana, a my nie pamiętamy, że coś nas ugryzło. Ale musicie pamiętać o jednej rzeczy, że nas wcale nie musiał ugryźć dorosły kleszcz. To mogła być postać młodociana, której mogliście nie zauważyć. Proszę o tym pamiętać. Też proszę pamiętać, że możecie sprawdzić, czy kleszcz był zakażony. Dlatego, że testy diagnostyczne, o których za chwileczkę powiem, nie robi się zaraz po ugryzieniu, czyli musimy odczekać troszkę, tak? 2-3 tygodnie, najlepiej 4 tygodnie, żeby zrobić testy diagnostyczne. Więc jeżeli my mamy objawy i po ugryzieniu, to powiem państwu, my możemy zrobić test ELISA jako test przesiewowy i podać antybiotyk, bo mamy prawo sądzić, że czy mamy podejrzenie boreliozy. Tak? I tutaj też mogą być takie sytuacje, że przychodzi pacjent, który ma dziwne objawy, robi sobie jakieś badania laboratoryjne, na przykład badanie Western Blota, ale nie pamięta ugryzienia kleszcza. I konkluzja, i zaraz państwu pokażę, jak wyglądają różne rodzaje tych badań, nie ma w chwili obecnej dobrej i łatwej diagnostyki boreliozy. Nie ma w chwili obecnej takiej diagnozy. Więc to jest naprawdę trudne i nawet te badania, które my używamy w medycynie, wydawać by się mogło bardzo zaawansowane, nie mogą nam dać jednoznacznej odpowiedzi, czy taka osoba jest chora na boreliozę, czy uwaga, czy była chora na boreliozę. Bardzo wiele osób uważa, że borelioza jest chorobą nieuleczalną. Szanowni państwo, to jest kompletna bzdura. To jest choroba oparta na zakażeniu bakteriami i da się ją wyleczyć. To, że mamy krętki w swoim organizmie, jest powodem choroby. My musimy je po prostu zabić. Tak? I co bardzo ważne, w leczeniu boreliozy usunąć toksynę, ponieważ borelioza jest tak naprawdę chorobą toksyn. A jeszcze przepraszam, jeszcze wrócę tutaj na slajdzie. Mamy testy przesiewowe ELISA w klasach przeciwciał IgM i IgG. I to jest test przesiewowy. Znaczy wynik ujemny wcale nie świadczy, że ktoś nie jest chory na boreliozę. I odwrotnie, wynik dodatni wcale nie świadczy, że ktoś jest chory na boreliozę. Jest to bardzo trudne. Musimy to kojarzyć z objawami i z incydentem ugryzienia. I na potwierdzenie po teście ELISA, uwaga, 4 do 6 tygodni po ukąszeniu, uwaga, 4 do 6 tygodni po ukąszeniu robimy testy Western Blot, typu Western Blot. Możemy również robić inne badania, ale muszę państwu powiedzieć, że i tak jak zrobimy badania za 2000 zł, to żaden rozsądny człowiek, który leczy boreliozę, nie będzie potrafił wam na podstawie tych badań jednoznacznie powiedzieć, czy jesteście chorzy, czy może byliście chorzy. Kolejne pytanie, bardzo ważne. Czy antybiotyki w boreliozie szkodzą, czy pomagają? Odpowiedź na to pytanie jest potwornie trudna, ponieważ antybiotyki jako chemia posiadają swoje działania niepożądane, więc mogą być dla nas niebezpieczne. Lekarz musi dobrać odpowiedni antybiotyk dla osoby, uwzględniając również uczulenia. Natomiast, szanowni państwo, to co powiedzieliśmy, podanie antybiotyku we wczesnej postaci boreliozy
jest jedynym rozsądnym zachowaniem. Jeżeli ktoś z Państwa spotka się z kimś i ten ktoś powie Wam, że nie trzeba podawać antybiotyku w momencie, kiedy my jesteśmy ugryzieni przez kleszcza i pojawia się rumień wędrujący, Szanowni Państwo, to trzymajcie się od tej osoby jak najdalej, bo zrobi Wam krzywdę, a nieleczona borelioza może prowadzić do inwalidztwa. Ostrzegam. Powiedzieliśmy sobie o boreliozie, czyli mówimy, jakie są te postacie, co to są te kleszcze, co to są te krętki, które tam wnikają z tych kleszczy. Tak? Powiedzieliśmy sobie o antybiotykach, powiedzieliśmy sobie o diagnostyce, o rezerwuarach, o częstości występowania, w którym województwie jest więcej czy mniej. Czyli ta informacja w tej chwili wprowadzająca, w momencie, kiedy Państwo będziecie mieli kontakt z kleszczem, już powinna Wam pozwolić na szybsze i bardziej rozsądne działanie. I pamiętajcie o podaniu antybiotyków. Ale jeżeli mówimy o podaniu antybiotyków, to myślę, że nie muszę Państwa przekonywać, że jednocześnie z antybiotykiem powinniście Państwo zawsze podać probiotyk. Czyli OptiProbio podajemy od początku, w momencie, kiedy jest podawany antybiotyk. I muszę Państwu powiedzieć, że za chwileczkę wymienimy całą mieszankę, cały wachlarz roślin, które będą miały za zadanie nie tylko zwalczanie krętków, ale również proces detoksykacji. Bo najważniejsze, co Państwo powinniście wiedzieć, to to, że krętki poza niszczeniem tkanek tak naprawdę wywołują reakcje, również te zespoły, zobaczcie, poboreliozowe, to jest typ reakcji autoimmunologicznej, takiej, my nie do końca jeszcze rozumiemy mechanizm stanu zapalnego, który pojawia się właśnie jako zespół poboreliozowy. Toksyny, które krętki produkują, odpowiadają przede wszystkim za najważniejsze problemy zdrowotne. Tak? Więc o tym trzeba pamiętać. Więc mechanizm detoksykacji powinien być zawsze brany pod uwagę. To znaczy, że jeżeli ktoś jest chory na boreliozę, brał antybiotyk, natychmiast zaczynamy podawanie probiotyku i wraz z mieszankami ziołowymi trzymamy taką osobę przez pół roku na specyficznej suplementacji probiotykoterapii, żebyśmy mogli ten organizm zregenerować i usunąć z organizmu te świństwa. Jak Państwo wiecie, jest bardzo wiele różnych mieszanek. Mamy mieszanki dedykowane, czyli mamy OptiBorelię, która powstała po to, żeby jako suplement wspomagać walkę z boreliozą. I ponieważ tych roślin będzie dzisiaj bardzo wiele, a chcę Państwu pokazać ten szeroki wachlarz tych roślin po to, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że my będziemy szukali i zwalczali bardzo niebezpieczny patogen. Niebezpieczny, ponieważ on potrafi się ukrywać w naszym organizmie, a więc asortyment, który musimy użyć, musi nie tylko działać przeciwko niemu, ale również musi wzmacniać cały organizm i mieć bardzo silne działanie detoksykując. Pierwszy z wymienionych to czystek. Myślę, że większość z Państwa wie, że jest niezwykle popularny u osób chorych na boreliozę. Podobnie czosnek. Tutaj mówimy o pewnym specyficznym mechanizmie poprawy odporności, tak? Czyli pomaga zwalczać infekcje. Wspaniała roślina, jedna z piękniejszych roślin, jeżeli chodzi przynajmniej o moją opinię, czyli szczeć pospolita, jest uznawana w procedurach ziołoleczniczych jako podstawowy element, który musi być podawany u osoby chorej na boreliozę. Warto zwrócić uwagę, że zakres działania i mechanizm działania Szczeciepospolitej jest wielokierunkowy. Czyli my mówimy tutaj nie tylko o właściwościach immunostymulujących, ale również mówimy o właściwościach hepatoprotekcyjnych i przeciwzapalnych, przeciwreumatycznych, tak? Ponieważ to są bakterie, więc kwas
ursolowy, który jest w Szczecinie, będzie miał właściwości też przeciwbakteryjne. Oczywiście powinniśmy stosować szczeć w kombinacjach i super, jeżeli mamy silny, stężony ekstrakt. A czy w Nature Day stosujemy, szanowni państwo, silne, stężone ekstrakty? No tak. Tak. Najsłabsze ekstrakty, jakie stosujemy w takiej mieszance jak Optiborrelia, to są tak zwane ekstrakty suche, które są dziesięciokrotnie zagęszczone. A więc ilość substancji aktywnych w takim preparacie jest bardzo wysoka. Kolejna roślina to wilka kora, czy potapuszysta, która również, zwróćcie szanowni państwo, ma bardzo szerokie działanie, szerokie punkty uchwytu, szeroki mechanizm działania, więc idealnie nadaje się do tego, żeby wspomagać osobę z boreliozą. Tak? Czyli jak zobaczcie, znów mamy immunostymulująco, poprawę odporności, przeciwzapalnie i antybakteryjne. Tak? Szukamy takich właśnie roślin. Co jest jeszcze bardzo ważne? Układ odpornościowy potrzebuje wsparcia. Potrzebuje specyficznego mechanizmu obronnego, który będzie uruchomiony w momencie, kiedy coś, co potrafi się w naszym organizmie ukrywać, tak, tak jak krętki, zacznie atakować. I w protokole Bichnera, czyli amerykańskiego fitoterapeuty, oprócz wcześniej wymienionych roślin, również proponuje się rdestowiec japoński. To jest oczywiście też roślina, która dla części z państwa może być znana jako przebogate źródło antyoksydantów, tak? I to jest bardzo ważne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jest wykorzystywane od dawna i to nie tylko w naszej europejskiej fitoterapii, ale również w fitoterapii chińskiej i japońskiej. Tak? Właśnie ze względu na to działanie stymulujące odporność, przeciwbakteryjne i poprawiające stan zapalny, zmniejszające stan zapalny stawów. No i moja ulubiona brodziuszka wiechowata. To jest też bardzo ważne, szanowni państwo, bo ekstrakty z Andrographis mają niezwykłą własność. Mają silne właściwości antybakteryjne i co jest bardzo ważne, potrafią przekraczać barierę krew-mózg. Czyli to jest cecha, na którą państwo powinniście zwrócić uwagę, dlatego że zobaczcie, że dużo objawów neurologicznych i problemów zdrowotnych z boreliozą jest związane na przykład z zasiedleniem naczyń krwionośnych, w tym również naczyń krwionośnych mózgu i zasiedleniem tkanki nerwowej. Czyli jeżeli mamy substancje aktywne, które potrafią wnikać przez barierę krew-mózg, która przecież chroni nasz mózg przed patogenami i różnymi świństwami. No niestety, jak ona jest naruszona, to brodziuszka, która ściga krętki, musi również przekroczyć tą barierę i dostać się do mózgu, żeby móc działać przeciwko krętkom. Tak? To jest bardzo ważne. To jest wspaniały nasz sprzymierzeniec. No dobrze, ale na tej mieszance nie kończy się suplementacja w boreliozie. Idziemy dalej w detoksykację. Podkreślam, szanowni państwo, i uprzedzam fakt. U osób z boreliozą suplementujemy trzy mieszanki ziołowe: OptiDex, OptiLiver i OptiBorrelia. Tak? I tutaj te właściwości detoksykujące będą kluczowymi elementami, które na teraz będziemy zwracali uwagę, czyli antyoksydanty, substancje, które będą pobudzały pracę wątroby, będą zwiększały wydalanie toksyn z organizmu, albo będą zwalczały patogeny, tak jak orzech na przykład. Zielona herbata. Z czego słynie zielona herbata? Jest przebogatym źródłem antyoksydantów. Przez wymiatanie wolnych rodników, tak, będzie miała silne właściwości nie tylko usuwające toksyny z organizmu, a również zmniejszające stany zapalne. Bylica piołun,
Tak? Kolejna piękna, wspaniała roślina, bardzo ceniona w fitoterapii. Również posiada właściwości antyoksydacyjne, tak? Ale ma również właściwości przeciwzapalne. Kiełki brokułów, słynące w świecie z sulforafanu, czyli jedna z najcenniejszych roślin, a jeżeli chodzi o detoksykację, szanowni państwo, podkreślam, kiełki brokułów i sulforafan, wymiatacz wolnych rodników, wspaniała. Goździkowiec korzenny, tak? Silny antyoksydant, który dodatkowo jeszcze ma właściwości antyseptyczne, tak? Który w tym wypadku będzie wspomagał nasz organizm w walce z boreliozą. No i oczywiście wymiatacz różnych świń z naszego organizmu, czyli chlorella, słodkowodna alga jednokomórkowa, tak, którą cały świat używa nie tylko do uzupełniania minerałów w organizmie, bo zawiera bardzo wiele wspaniałych minerałów w organizmie, ale również słynie z chelatowania metali ciężkich, dlatego ją używa. No i ostatnia mieszanka OptiLiver. Nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, prawidłowego funkcjonowania organizmu i odtruwania organizmu bez wspomagania funkcji wątroby. Także OptiLiver musi być w takim protokole suplementacyjnym w boreliozie, tak? I Pilcheriza curoa, czyli kutka jest tak silna, szanowni państwo, że jest wielokrotnie silniejsza od na przykład sylimaryny, tak? Czyli no, bardzo popularnej substancji w leczeniu różnych dolegliwości wątrobowych, tak? My mamy właśnie kutkę jako tą najważniejszą roślinę, która ma chronić wątrobę przed uszkodzeniem przez różne świństwa i jednocześnie pobudzać ją do prawidłowej pracy. I tutaj jeszcze druga z roślin, którą myślę, że państwo znacie, ale warto ją podkreślić. Zresztą niedługo będzie kwitnąć, już nie mogę się doczekać, tak, jak majówki będą kwitnąć, ale a mniszek lekarski, tak, jest również rośliną, która ma bardzo silny wpływ, czyli substancje zawarte w mniszku mają również bardzo silne właściwości wspomagające detoksykacyjną pracę wątroby, więc musi być brane tutaj pod uwagę u osób, które będą leczone z powodu boreliozy. Czyli szanowni państwo, podsumujmy sobie nasze spotkanie. Borelioza, czyli krętkowica kleszczowa, czy choroba z liny, to jest choroba wieloukładowa. Podkreślam, źle leczona albo nieleczona potrafi doprowadzić do trwałego kalectwa. Zakażenie następuje najczęściej poprzez ugryzienie przez kleszcze, z tym, że proszę pamiętać, że według są różne opinie na ten temat, ja podaję to, co medycyna klasyczna mówi, aby kleszcz zaraził nas krętkami, musi być w skórze około 24 godzin, tak, żeby do śliny z jelit dostały się krętki. W leczeniu boreliozy, podkreślam jeszcze raz, pierwszym i najważniejszym elementem, szanowni państwo, są antybiotyki. Macie jakiekolwiek wątpliwości diagnostyczne, zawsze zwracajcie się do doświadczonego diagnosty laboratoryjnego, który podpowie wam, jak należy interpretować wyniki. Warto też kontaktować się z lekarzem chorób zakaźnych, który wie, jak leczyć, tak, jak rozpoznawać boreliozę. Omijajcie szerokim łukiem kogoś, kto będzie wam mówił, że antybiotyki nie działają w boreliozie wczesnej. I druga grupa osób, i to niestety mówimy tu o profesjonalistach, omijajcie szerokim łukiem lekarzy, którzy będą chcieli was leczyć antybiotykami przez wiele miesięcy, stosując różne antybiotyki w leczeniu tej choroby. Kategorycznie, zwróćcie uwagę, z jednej strony antybiotyk we wczesnej postaci
musi być podany, ale z drugiej strony medycyna mówi, stosowanie wielu antybiotyków przez wiele miesięcy to jest kompletna bzdura. Nie ma podstaw naukowych, szanowni państwo, nie potwierdzono tej procedury. To jest procedura ILAC, amerykańska procedura, która do dzisiaj jest stosowana. No i niestety pomimo i to badań takich klinicznych w medycynie, które się wykonuje, nadal znajdują się chętni, którzy katują pacjentów antybiotykami przez rok czasu na przykład. No masakra, jak taki organizm później jest wyjałowiony i zniszczony. Także antybiotyk, od razu probiotyk i startujemy natychmiast z ziołami i przez około pół roku stosujemy suplementację ziołową i probiotykoterapię. Dodajemy multivitaminę, szanowni państwo, żeby ten organizm maksymalnie reagował. Bo nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że borelioza jest po pierwsze chorobą uleczalną, po drugie bardzo często dochodzi do samowyleczenia. Ja wiem, że to trudno w to uwierzyć, bo to jest bardzo groźna choroba, ale jeżeli wzmocnicie odporność, jeżeli prawidłowo podejdziecie do diety, jeżeli wcześniej podacie antybiotyk, to jest gigantyczna szansa, że całkowicie usuniecie krętki z organizmu. Trzeba być po prostu cierpliwym i konsekwentnym. I ostatnia rzecz, którą chcę przypomnieć, to to, że u każdej osoby, która jest chora na boreliozę, zawsze stosujemy dietę. I muszę państwu powiedzieć, że ja staram się stosować protokół przeciwzapalny. W diecie usuwam gluten i węglowodany oraz nabiał. Jest to trudna dieta, ponieważ musimy de facto z dnia na dzień przejść na jedzenie ryb, wędlin, grzybów, orzeszków i dużej ilości sałaty. Unikając miodu, owoców, cukru, chleba, makaronu, różnych tego typu rzeczy. Więc jak ktoś z państwa chciałby troszeczkę poczytać o protokole autoimmunologicznym lub dietach przeciwzapalnych, to zachęcam, w internecie pojawia się wiele, wypowiada się wielu ekspertów na ten temat i to jest taki ostatni element, o którym państwo powinniście wiedzieć, i warto odpowiednią dietę w leczeniu boreliozy oprócz suplementacji ziołowej, probiotykoterapii i podania multivitaminy zastosować. Cenną oczywiście również jest witamina D3, którą można jakby niezależnie od multivitaminy dodatkowo suplementować. I tu w przypadku witaminy D3 ważne jest również proste monitorowanie poziomu witaminy D3 w organizmie, żeby też nie przesadzić, szanowni państwo. Z mojej strony dzisiaj to tyle. Borelioza to co prawda początek maja, koniec kwietnia, ale ponieważ sam byłem teraz na przepięknych łąkach i w górach i stwierdziliśmy, że no, trzeba państwa ostrzec, zachęcam do tego, żebyście państwo, korzystając z zakładki Edukacja, polecali nasze wykłady osobom, którym chcecie polecić również produkty Nature Day i chcecie przekazać jakąś tam podstawową wiedzę na temat zastosowania roślin w suplementacji i w leczeniu różnych dolegliwości. Także życzę wszystkim państwu wszystkiego dobrego dzisiaj wieczorem. Do zobaczenia za tydzień. Jak ktoś z państwa będzie chciał się ze mną spotkać, zapraszam serdecznie w środę do Kalet koło Częstochowy. Także wszystkiego dobrego, szanowni państwo.